Cześć i czołem ludziska, ja jestem Javor, a wy trafiliście na kanał Nora Javora. Moi drodzy, prosiliście o Medieval Dynasty, no to jedziemy z tematem. To będzie prolog, może do serii, może zrobię z tego serię, jeśli oczywiście wam się spodoba. Jeśli nie, no to wiecie jak jest, temat idzie do kosza. Chociaż wielu z was pisało, że chciałoby to zobaczyć, Medieval Dynasty, tak? Symulator średniowiecznej wioski, jak zostać wielkim sołtysem od Kmiotka, tak? Więc nie ma problemu. Oczywiście możemy temat ograć, tak zrobimy. I tak jak mówię, jeśli wam się spodoba, będę serię ciągnął dalej, jeśli nie, no to... No, wiecie o co chodzi. Dobrze, możemy zaczynać. Zaczynamy w Dolinie. Uciekliśmy tam gdzieś przed wojną, nazywamy się Racimir. I jesteśmy zwykłym Kmiotkiem, tak? Mamy się spotkać z Kasztelanem. Przegadać z nim temat i tak dalej. No, jakaś tu fabularka powiedzmy jest w tym wszystkim. Ale to jest takie minimum. Najważniejsze jest, że chcemy założyć własną wioskę. Tak, moi drodzy. Poza tym, że jest to symulator średniowiecznej wioski, to jest to też po prostu zwykły survival, tak? Musimy dbać o jedzenie, żeby nie umrzeć z głodu, musimy dbać o to, żeby nie umrzeć z pragnienia. Zmieniają się pory roku, oczywiście, że tak. O, tu chyba był nawet kasztelan. Ty jesteś kasztelan? Tak, u niego jest kasztelan, dzień dobry. nie jestem nieznajomy, jestem Racimir, tak, dobrze mówiłem. No, bo tak, właśnie, poszukamy jakiegoś tam swojego wuja, tak, on tutaj był. W jego rodzinnych stronach nazywali go Jordan, Lordan, nie wiem, jak tak dziwna ta czcionka. Jakiś flisak, tak? Dobra. Co jest? Wuja nie ma, tak? No wuja nie ma, bo się mu chyba chłopu zmarło, z tego co pamiętam. Był wspaniałym człowiekiem. Tak, moja matka powiedziała mi, że dorobił się fortuny na północy. Nie miałem pojęcia, jak dłużej. Ale to nie odpowiada na moje pytanie. Kontynuuj. A tak, jego świta została zaatakowana przez bandytów. No, tak to wyglądało. Wujek nie żyje, jego majątek przepadł. Przeszedłem całą drogę na marne. No nie do końca na marne, zaraz sobie będziemy zakładali własną wiochę. Tu jest gadu gadu, to jest ogólnie mało istotne i nieciekawe. Mały taki krótki tutorial, to nam się pokazuje. Na tabie wchodzimy do inwentory. Na kół mamy kółeczko konstrukcyjne. I jest jeszcze coś takiego jak Inspector Mode, tak? A po polskiemu to będzie, nie wiem, Inspector Mode. Że możemy widzieć ukryte rzeczy, że może nie tyle ukryte, co mało widoczne. Mamy pierwszy rozdział, tak jest, nowy początek, mamy zebrać patyki, kamienie, zrobić kamienną siekierę, ściąć drzewa, słomy nazbierać, no i zbudować po prostu swój pierwszy dom. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda mapa. Zaczynamy tutaj, to jest wioska Gostowia, jest tych wiosek kilka. Gdzie postawić w ogóle swoją wioskę, tak? Bo tam, gdzie postawimy, tam już zostaniemy. Miejsca jest dużo, 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 albo nawet jeszcze więcej. No dobrze jest się rozbić, nie wiem, ja za pierwszym razem w ogóle grałem, tutaj postawiłem swoją pierwszą wiochę. Trochę to było głupawe, bo tu zaraz zaczynają się góry, nierówny teren i tak średnio najeża to wygląda. Myślę, że możemy to zrobić po drugiej stronie rzeki. Tutaj to wygląda ciekawie. Tu mamy drugą wioskę po prawej, więc zawsze tam będzie się można kopnąć po jakieś zapasy, coś co będziemy potrzebowali, bo oczywiście w wioskach też trzeba co nieco kupować, ale o tym oczywiście później. Dobrze, jak to tutaj wygląda? Ja myślę, że może tutaj, tak? Tu też jest tak w sumie średnio równo, nierówno, chociaż tutaj to wygląda całkiem ciekawie. Trochę płaskiego terenu, przy drodze, niedaleko wiosek. Myślę, że tak. O! Jak naciśniecie lewy alt, to włącza wam się ten Inspector Mode. Tak, tylko na razie nic w nim jakby nie widzimy. Dobrze, tak jak mówiłem, na tabie mamy dostęp do dziennika, mamy tu ekwipunek.
najróżniejsze bajery, monety, oczywiście kasę musimy mieć, potrzebujemy do płacenia podatków, ale o tym też później, bo to na koniec roku. O, grzyby na przykład są, tak, proszę bardzo. Przytrzymujemy E, zbieramy, proszę bardzo, mamy smardzę, smardzę można zjeść. Jak później się bardziej ogarniemy, to można coś z tej smardzy przyrządzić. Dobra, ale my nie po smardze. Co my mamy zrobić? Patyków nazbierać, kamieni nazbierać. Tu mamy patyk, proszę bardzo. Jest jeden. Patyków ci u nas dostatek. Tak jest. Później jak mamy siekierę, to sobie już będziemy ścinali drzewa. I będziemy cali happy. Bo drzewo też będziemy ociosywać. Będziemy ociosywali. Tak? I też gałęzie będą wpadały. Patyki, przepraszam bardzo. Dobra, patyki mamy nazbierane. Potrzebujemy kamieni. Mamy kamień, jeszcze jeden kamień. Kamienie najlepiej zbiera się w zimie, bo je świetnie widać na śniegu. Co nie? Dobra. Kamienną siekierę. Byśmy sobie chcieli postawić, tak? Ogrodzenie, rękodzieło. I rękodzieło sobie wybieramy. Czy tu jest? Jest, proszę bardzo. Jest siekiera. Czy całe 4 sekundy nam to zajmie? Bo Racimir to szybki gość. Dobrze, siekierę mamy. Siekierę, proszę bardzo, narzędzie, że hej. Dobra, trzeba ściąć drzewa. Gdzie my sobie postawimy pierwszy domek? Ja myślę, że tutaj. Aha, trzeba jeszcze trafić. Na szczęście drzewo nas tutaj nie może zranić. A to w ogóle to się przestało przewracać, bo nie wiem, liściami się najwidoczniej zaparło. O, teraz się przewróci. Chyt. Bardzo ładnie. Trzeba jeszcze pociachać. I teraz mamy kłody. Chodź tu, kłodo. Dobra, mamy kłodę. Bo tych kłód będziemy potrzebowali właśnie, żeby postawić... postawić nasz pierwszy domek. Tak jest. Tu się później zacznie jeszcze polowanie i tak dalej. Można te pieńki usuwać. To też wpadnie kłoda, ale wymaga do tego łopaty. No to już jest zaawansowane narzędzie. Dobrze, ścinamy te drzewa dalej. Musimy tu zrobić trochę miejsca. Ciachaj, panie, ciachaj. Motorówki nie ma. Także trzeba to zrobić ręcznie. Fizyka genialna, no co wam powiem. Rozcięło się? Pewnie się rozcięło. Bierzemy. Ile ja w ogóle tych kłód mogę zabrać? Jak to było? Dobra, no ja to już jestem praktycznie obciążony. Przeciążony, przepraszam. O, jaka ładna, oświetlona słońcem polana. Tu będzie mój dom. Dobra. Tak myślę. Dobrze, zetnijmy to. W ogóle jak to było? Rękodzieło, gdzie tu była, czy tu była łopata? Nie, ja sobie mogę motykę. Motyka mi jest niepotrzebna. To dopiero łopatę ja chyba mogę zrobić w warsztacie, mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Domy. Prosty mały dom. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tak byśmy sobie go musieli tutaj gdzieś postawić. Powiedzmy, że postawimy sobie go tutaj. Chyt. Już nam się zrobił szkielet, tak? Z tym się nie trzeba męczyć. Teraz trzeba na pewno młotka. Właśnie, hello, młotek będzie na pewno potrzebny. Ale to za momencik. Żeby zrobić młotek, to ja potrzebuję kłodę i patyki. Dobra, zaraz sobie jeszcze stworzymy ten młotek. Proszę bardzo, mamy młotek. Ekwipunek. A nie, ja miałem już młotek przy sobie, tak? No dobra, okej, niech będzie. Niech będzie, że tak. Na F załóż, dajemy na dwójce. I proszę bardzo, teraz nam się pojawia, co trzeba zrobić. I na każdy kawałek ściany potrzebujemy jedną kłodę i 8 patyków. I klepiemy sobie młoteczkiem. Proszę bardzo. I hyt. Sztuka sama w sobie. No co wam powiem. Dobrze, ale my tu jeszcze według questa mamy ściąć 2 drzewa. Dobra, zetnijmy te najbliższe. Jeszcze będę musiał nazbierać słomy. Tak jest, bo dach to trzeba zrobić ze słomy, moi drodzy.
Dobra. To ociachamy. Ty się przewróć. Ciebie też tutaj. O, proszę bardzo, jak ładnie. Dobra. Są kłody, są kłody. To jeszcze ciachniemy na kłody. Jak trafimy, oczywiście. Dobrze. Budujemy dom. Wszystko fajnie. Będziemy potrzebować jeszcze patyków. Jak najbardziej. No to może wykorzystajmy to, co mamy przy sobie. Kłody nie mam, za to mam patyki. Chodźcie moje kłody. No, patyki jeszcze można zbierać. Aha, tak, woda. Żebyśmy nie umarli z pragnienia. Na szczęście, jeśli chodzi o wodę, wystarczy wejść do rzeki. Tak. Rzeka, proszę bardzo. Wypij wodę. Klas. Kurde, jakie mam fajne papuczki. Z jedzeniem już jest inaczej. Można zbierać, jak widzieliście, tą smardzę, grzyby, nie? Ogólnie jest ich kilka rodzajów tych grzybów. Są też grzyby trujące. Takie grzyby też się opłaca zbierać, z tego względu, że można je rzucić po prostu na ziemię, nie wkładać do skrzynki. I one w następnej porze roku staną się zgnilizną. A z tej zgnielizny można robić nawóz. To bardzo ważne, ale to też później. Nawóz będziemy potrzebowali do uprawy. Tak, jak można się domyślić. Do upraw wszelakich, bo możemy oczywiście uprawiać wszelakie roślinki, jakieś marchewki, zboża, tym podobne rzeczy. Oczywiście też można hodować zwierzaki. Ówcześnie, no, najpierw trzeba je w ogóle kupić, te zwierzaki, w wiosce, jednej z wielu. Ogólnie nie w każdej wiosce wszystko jest dostępne, tak? Gdzieś widziałem na Facebooku, na grupie Medieval Dynasty, buja się bardzo fajna tabelka, w której są poopisywane wszystkie miejscówki, wszystkie wioski i co w nich można kupić i w ogóle. Także to jest bardzo fajna tabelka, że komuś się chciało zrobić. Nie pamiętam, kto to był, ale pozdrawiam tą osobę. Bardzo fajną robotę zrobiła. Dobra. A, patyków mi znowu zabrakło, tak? Dobra, nazbierajmy tych patyków. Dobra, no i trzeba zrobić dach. Na dach potrzebujemy kłodę i słomę. Ja tych kłód nie będę nosił ze sobą, tylko od razu je wykorzystamy. A widzicie, właśnie tutaj jeszcze trzeba to zrobić. Dobra, dajmy to tak. Dobra, nie mamy kłód, teraz możemy zrobić małą rundę po słomę. Boże, ile ja się naszukałem tej słomy za pierwszym razem. Masakra. W ogóle bym nie wpadł na to, że trzcinę, tak? Że ze zbieranej trzciny przy rzece. Ta trzcina jest akurat tutaj. A troszkę się zmęczyliśmy. A trzcina jest tutaj przy rzece. Tu jeszcze są patyki, też je weźmiemy. Pani trzcino. O, trzcina. Zbieramy trzcinę. Trzcina daje nam słomę. No, także tego. Mówię, ja bym na to po prostu nie wpadł. Musiałem zaczerpnąć informacji od wujka Google'a. O, spoko. Nowy poziom przetrwania. Tak jest, bo oczywiście nasza wspaniała postać, jaką jest Racimir, ma swoje umiejętności. Tak? Wiedza, wydobycie, łowca skarbów, mistrz zniszczenia i tak dalej. To jest w zakładce wydobycie. Tak jest. Mamy wydobycie, mamy łowiectwo, mamy rolnictwo, dyplomację, przetrwanie i oczywiście rzemiosło. Tu widzicie po prawej drzewko różnych perków w każdej z tych dziedzin. I to się rozwija, no po prostu, jak coś robicie. Jak zbieracie, jak kraftujecie, siejecie i tak dalej, polujecie, to wszystko idzie do góry. Dobra, tu żeśmy dostali jakiegoś punkta. Co my możemy za to kupić na ten przykład? Co to jest? Wiedza o przetrwaniu. O 5% więcej punktów umiejętności z aktywności związanych z przetrwaniem. No, to też nie jest złe. Tolerancja na temperaturę, też nie głupia sprawa. I 25% większa odporność na zatrucia. No, jeśli nie chcecie się świadomie zatruwać, no to na razie to było bez sensu. Myślę, że przyspieszylibyśmy zdobywanie właśnie punktów umiejętności z aktywności z tym związanych, więc dlaczego nie?
Tak to zrobimy. Dobra, zbieramy tą trzcinę. I tak jak mówię, no musiałem się wujka Google w ogóle zapytać na temat where is słoma, nie? No i się okazało, że to jest trzcina. No, ale też nie rośnie wszędzie, bo zrobiłem rundę, przebieżkę wzdłuż rzeki w jedną stronę, w drugą stronę i właściwie dalej mi się już nie chciało biec. Także trzcina jest tutaj tylko, nie? Póki co. No na pewno gdzieś tam dalej też jest, no, ale już nie chciało mi się przez pół mapy gderać, żeby nazbierać trochę słomy, nie? No, cholera, umówmy się, tak? Nie na tym to trochę polega. O, proszę bardzo, tu są krzaczki z jagodami. Jako, że mamy wiosnę, tutaj jagody są niedojrzałe. W późniejszym etapie gry też dobrze jest je na przykład pozbierać, bo z jednego krzaka jest ich tam kilka, 5 czy 6, coś takiego. I można je rzucić też na ziemię. Można ich dużo nazbierać, znowu powstanie z nich zgnilizna, z której będzie można robić nawóz, tak? Bo nawóz, jeśli go nie macie, a będziecie go potrzebowali, bo bez nawózu się nie da nic posadzić, no to jest trochę drogi, tak? Szkoda na to kasę wydawać, jeśli tym bardziej ciężko zarobioną. Dobra. Panie, kazaliście mi zebrać 20, a mi brakuje jeszcze 7 słomy. No ja sobie robicie głupi quest. No, tak to wygląda. I ogólnie tak, powiem tak, żeby nie było, gra mi się bardzo podoba, tak? Medieval Dynasty jest bardzo fajne, bardzo wciągające. Zdecydowanie gra na pewno przypadnie do gustu wszelkim casualom. Jak nie masz czasu na wielogodzinne napieprzanie, tak? Bo nie wiem, na przykład pracujesz i tak dalej. Albo masz wiele tytułów do grania, czy po prostu jesteś najzwyklejszym casualem. To ta gra jak najbardziej jest dla ciebie. Wpadniesz na chwilę, to godzinkę, coś sobie tam, jakieś drzewa pościnasz, popolujesz na jakieś zwierzaki, co też zresztą jest bardzo, bardzo fajne, ciekawe, czasem irytujące. Ile ja tu się naszukałem wilków. Jak jednej zimy po prostu zrobiłem wyprawę, to się zdało, że mnie za każdym drzewem, nie? Gdzie byś nie rzucił, to kamieniem to byś trafił w wilka. Tak. A później jak mi wszedł quest w ogóle związany z tym, że mam ubić tam wilki. Panie, no nie znajdziesz wilka ani pół wilka po prostu nigdzie, nie? Mówię, obiegałem wszystko, nie? Kurde, góry, myślę, no będą pewnie w górach siedzieć, nie? Nie ma, idę do lasu, no w lesie wszystko, wszystkie, każdy rodzaj zwierzaka. No jeszcze czekałem, żeby mi jakiś tygrys wyskoczył zza drzewa. To już był finał w ogóle wielkiej orkiestry. W tym momencie nie ma wilków. Nie ma, panie, wszystkie wilki się wyprowadziły, powiedziały one to, mają w wilczym D i nara. Masakra, nie? Dobra, kłoda. Czy tu jeszcze leży jakaś wolno leżąca kłoda? Nie, będę musiał sobie jeszcze ściąć drzewko. Proszę bardzo, zniemy sobie drzewo. Aha, chyba muszę nawet więcej ściąć, bo jeszcze muszę te boki stworzyć. Te tutaj, tak. Panie drzewo, żywność. Tak, żywność. Jeszcze nie umieram z głodu. Nie przesadzajcie. O, dobra. Rozpadło się. Jeszcze nie upadło ziemię. Już jest pocięte. Proszę bardzo. To jest fachowiec drwal, nie? I to jeszcze kamienną siekierą. Dobra. Hyc. Jest dach. Proszę bardzo. Śliczny dach. Tutaj sobie... O, jeszcze z patyków. Zaraz będziemy mieć dom. Proszę bardzo, reputacja dynastii. Już jesteśmy sławni. Mistrz przetrwania. Drewniana włócznia, kamienny nóż. Upoluj dzikie zwierzę. Przetrwaj sezon. No, czyli po prostu nie umrzeć. Postaw pułapkę na króliki. O, to też jest fajna sprawa. Pułapka na króliki stawiamy i króliki sobie tam będą się w nią łapały co jakiś czas. Co my musimy stworzyć? Kamienny nóż. Tak jest, proszę bardzo. Tworzymy sobie kamienny nóż. Nóż jest potrzebny do skórowania zwierzaków. Można też zwierzaka zadźgać tym, jak się tak podskradacie do niego i chyzmu pod żebro, wiecie o co chodzi, nie? Chyba, że to już zmienili, bo ostatnimi czasy nie sprawdzałem, ale była taka opcja, że po prostu do jelenia, prędzej jelenia upolowaliście tym nożem, skradając się do niego, niż rzucając włóczniami czy tam coś takiego, nie? Dobrze. Drewniana włócznia. Dobrze, czy ja mogę zrobić tutaj drewnianą włócznię? Oczywiście, że mogę. Mamy drewnianą włócznię, wspaniale. Dzikiego zwierzaka i jeszcze pułapki. Czy ja tu mogę? Gdzie były pułapki? W ogrodzeniach na pewno nie. Meble, dekoracje, budynki. Owiectwo. Gdzie to było? Czy to w ogóle było? O, jest, proszę bardzo, pułapki.
Tu mamy pułapkę na króliki, patyków 10 sztuk. Dobrze. Jak tak mówicie, to tak zrobimy. Zaraz sobie weźmiemy te patyki. Możemy te patyki tu wziąć? Ja bardzo bym chciał. Ogólnie rozpoczynając nową grę w Medieval Dynasty, możecie sobie ustawić ilość dni w grze, które będą potrzebne na, do przeskoczenia do następnej pory roku. Zazwyczaj to jest ustawione na początku, z tego co pamiętam, to 3 dni na porę roku. Ale uważam, że to jest mało. To jest trochę mało, bo później trochę zaczyna brakować czasu. O, pióra też zbieramy. To jest trochę mało czasu. Ja ustawiłem na 5. 5 dni w grze to jest jedna pora roku, więc powinno wystarczyć. Bo czasem brakuje czasu, żeby się poszlajać w danej porze roku, żeby pozbierać tam, nie wiem, owoce lasu i takie rzeczy, wiecie. Dobra, już mam dość tych patyków. Zaraz sobie tutaj, nie wiem, o. Tak, żebym widział tą pułapkę, to ją postawimy tu. Myślę, że tak. Nie, to nie było tu. To było tu. O. Proszę bardzo, no każdy królik się na to złapie, nie? Dobra, jakiegoś zwierzaka by było trzeba dziabnąć. O, widzicie? Jest pan kółik. Jest pan królik i... O, my go możemy ciachnąć. Proszę bardzo, jeszcze kamienny nóż sobie też rzucimy. Na czwórce, dobra. O, mamy włócznie, możemy... Do pana kółika. O, nawet dwa pany kółika. Poważnie teraz... Ja wiem, że są cztery pory roku. Nie spodziewałem się, żeby mogło być inaczej. Dobra, czy my w niego w ogóle trafimy? Panie. Kurde. Ja to bym mógł na olimpiadę teraz jechać. Judo szczepem. Oczywiście włócznie możemy odzyskać. Cztery razy je można chyba użyć. Oskurujemy zaraz królika. Jakąś tam chyba skórę z niego będziemy mieli, czy futro, coś takiego. Mięsko też chyba. Futro i mięso, dobrze pamiętam. No i teraz trzeba po prostu przetrwać sezon. Trzeba się tu ogarnąć w ogóle z tym domkiem, tak? Jest tak fajnie, domek się postawił, w środku mamy łóżko pojedyncze, podwójne, no bo później możemy sobie przygruchać żonę. Albo jak gracie kobietą, Racimirem, chyba się nie da grać z tego co wiem. Chociaż nie sprawdzałem. Nie, chyba się nie da. Nieważne. Możecie sobie kobietę tu jakąś ogarnąć, żonę tak zwaną. Możecie mieć dziecko, to będzie wasz dziedzic i tak dalej. No to jest fajna sprawa. Szczerze powiedziawszy, fajna sprawa, naprawdę. No to jest Medieval Dynasty, tak jak mówię. Od Kmiotka do Sołtysa tworzycie po prostu swoją dynastię, tak? I to też jest kwestia tego, że ta gra nie nudzi się po pierwsze po kilkunastu godzinach, bo przez kilkanaście godzin to szczerze powiedziawszy, no dużo zrobicie, ale w kontekście całej gry no nie będzie tego tak dużo. Także jest dużo do roboty, jest ciekawie, jest fajnie. Dobra, mamy przetrwać sezon. Sezon się będzie trwał, to jednak będzie trochę trwało. My byśmy coś zjedli, bo zaraz... Coś byśmy zjedli. Ile ja tu mam z tym jedzeniem? Ja mam 35... teraz, jabłko. Jabłko daje 3 żywności, 2 wody. Widzę gdzieś suszone mięso chyba. Tak jest, zaraz sobie zjemy. Ja mam w ogóle więcej, kurde, tych mięsów. O, proszę bardzo, na jedzeni po sam sufit. Nie wiem, gdzie on wcisnął tyle tego mięsa do siebie, ale dobra, niech będzie. Wydaje mi się, że takie mięso powinno dawać trochę więcej. Ale tak se twórcy uznali, więc się kłócił z nimi nie będę, nie? Dobra, pozbierajmy patyków. Co ja bym tu chciał? Ja może bym... Co ja bym postawił? Właśnie, ja bym chciał tą łopatę, bo ja bym się tych pieńków stąd popozbywał. To jest jedna sprawa. Właśnie, ja mogę rozpalić... O, proszę bardzo, potrzebujecie pochodni, żeby rozpalić tutaj sobie ognisko. I w tym ognisku możecie sobie coś tworzyć. Pieczone mięso. Ze zwykłego mięcha można sobie mięso upiec. Ogólnie w grze psuje się żywność. Jak ją zostawicie w skrzynkach i tak dalej, to ta żywność po jakimś czasie się zepsuje. Więc dobrą opcją jest, jeśli nie jesteście w stanie tego wszystkiego wykorzystać, bierzcie mięsko surowe,
jeśli z niego nie skorzystacie przez dłuższy czas, wrzucić do skrzynki. Jak już będzie się tam chyliło ku upadkowi, będzie coraz mniej miało procent tej kondycji, jak najbardziej, no to wtedy je wziąć i upiec. Tak? I znowu ma 100% kondycji i znowu sobie będzie długo trwało. Więc to też jest naprawdę fajna opcja. Dobrze. Czy my coś będziemy robili w nocy? Ja myślę, że będziemy spali po prostu. Tak jest, proszę, ja bym chciał spać do następnego dnia. O, strzałeczka tu u góry ekranu nam się przesunęła. O jeden, bo tak jak mówiłem, 5 dni na jedną porę roku. O, tam był latający zając, z tego co widziałem. Czemu ja wyciągnę pochodnie? Aha, bo miss klika zrobiłem, tak? Ja nie chcę pochodni. Ja bym chciałem siekierę? Nie. O. Czy uda mi się powtórzyć sukces z olimpiady dnia poprzedniego i upolować tego pana zająca? Czy królika? Zająca. Oczywiście trzeba celować nad nim. Ręce mu się trzepią chłopowi. Pyc, podskoczył w ogóle, ucieczka, tak? Nie, ja nie chcę kłócać. O, w trybie właśnie tego śledzenia możecie widzieć wasze strzały, wasze włócznie, którymi będziecie ciskali na lewo i prawo. To się przyda, bo no później tych jednak tych włóczni trzeba zrobić więcej. Jakbyście chcieli na przykład, nie wiem, na żubra zapolować, czy na coś większego. Znaczy większego żubra bardzo nie ma, jest tylko niebezpieczniejszy, bo jest niedźwiedź. Też hardkorowy gość. Najlepiej celować w głowę. Ma wielki łeb, więc nie jest to takie trudne. Można też na dzika jak polujecie, czy tam na wilka, to walić po prostu w łeb. Niech on biegnie na was i sypać mu tymi włóczniami, czy tam później łukiem i strzałami. Po łepy ty nie. Największe hity wchodzą i najszybciej padnie. Bo was po prostu może zjeść, tak? Dzik was tam trochę poszarpie, jego można tam nożem względnie podźgać. No z wilkiem może być ciężko po prostu. Bo wilki to jednak hardkory. I one tak łatwo się nie poddają. Dobrze. Ja się zastanawiałem nad czym? Ja się zastanawiałem nad łopatą. W ogóle drewno opałowe można też tworzyć. Ale to kwestia na później. Bo my jako postać tego nie potrzebujemy, tak? No ale w przyszłości, jeśli będziemy mieli wieśniaków, którzy będą mieszkali w naszej wiosce, no to drewno opałowe będą potrzebowali do swoich chatek. Tak? Bo każdemu będzie trzeba postawić chatkę. To nie jest tak, że oni sobie stawiają te chatki sami. Dobrze. Budynki. Mamy budynki. Ja myślę nie nad domami, wydobyciem, łowiectwem też. Nie, o przecież, nad rzemiosłem. Proszę bardzo, mamy rzemiosło. Możemy postawić warsztat. Co my mamy? Ja nie mogę postawić warsztatu w ogóle. Dlaczego nie mogę postawić? Warsztat pierwszy, niewystarczająca technologia, rzemiosło. Dobra, czyli my będziemy musieli podnieść rzemiosło, żeby w ogóle się tutaj dochrapać do tego, tak? Aha, tak żeście mnie załatwili. W ten sposób, co? Dobrze. Proszę z tego wyjść. Umiejętności, rzemiosło. Dobrze. Szycie, kowalstwo, tak, kowalstwie, szyciu i gotowaniu. To jest ogólnie rzemiosło, tak? Dobra, to co byśmy w takim wypadku zrobili, żeby to podbić? Coś by było trzeba skraftować, mnie się wydaje. I to chyba byłaby najlepsza opcja. No nie wiem, może jakichś patyków nazbierać. Kłody, no właśnie, może te drzewa po prostu pościnam, włócznie z tego porobię. Można byłoby polować nieco. Bo wiem, że w tych lasach też są, tam są jelenie, właśnie tu na żubry też trafiłem. Więc to nie jest głupi pomysł. Dobra, wyciągamy mocardą siekierę. Pościnamy jeszcze trochę drzew, zrobimy kilka włóczni i może faktycznie przejdziemy się na jakieś polowanko. Część tego krapu naszego pozostawiamy tu. Mamy skrzyneczkę oczywiście w domku, więc nie jest źle to tam zostawić, żeby się nie obciążać. Bo później jak zaczyna się polować, moi drodzy, to wygląda to tak, że macie dużo mięsa, dużo skór, dużo futer i tak dalej i jesteście daleko od domu. A nie chcecie pełznąć wolno do domu obciążeni, więc tak jak mówię, lepiej rzeczy niepotrzebne zostawić w domku. W swojej chatynce. Dobra, ile mamy? 9 kłód, tak? Nic nie leży tu jeszcze jakaś? Nie, dobra. O, no właśnie tak, teraz jestem obciążony, proszę bardzo. To ty mi tutaj... Czemu mi się to w ogóle wyświetla? Bo nie rozumiem.
Dobra, nieważne. Dobrze, jesteśmy obciążeni. Super, fantastycznie, rękodzieło. Stwórz więcej, tak jest. My chcemy stworzyć 9 tych włóczni. Oczywiście każdą włócznię robi osobno. To nie jest tak, że robi wszystkie naraz. A później, jak będziecie chcieli jakoś zarobić kasę na podatek, czy po prostu ją zarobić, no to będziecie robili na przykład drewniane łyżki, bo widziałem, że to jest bardzo polecana metoda na zarabianie, żeby te łyżki później sprzedawać w wioskach obok, nie? Także to też nie jest głupi pomysł. To znowu niosę za dużo? Nie. No teraz jest ok. No i fajno. Tego żeśmy chcieli. Tam się nic nie złapało? Nie. Tam się nic nie złapało. Dobra, ja bym chciał iść... właśnie, ja chciałem coś sprawdzić. Zrobiłem 9 włóczni. 9 włóczni. Miałem 34 rzemiosła. Teraz mam 61. Mhm. Dobra, czyli trochę byłoby ich trzeba naklepać, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Jak najbardziej. Drewniany młotek. Mamy je. Na razie nic nie będę budował, więc tu można tutaj powrzucać. Drewniany młotek. Pochodnie sobie zostawimy. Włócznie zostają. Oczywiście mamy smardzę. Smardza daje jeden żywności. No, tak jak mówiłem, to nie jest głupia opcja. Mamy jeszcze suszone mięso. Myślę, że to suszone mięso sobie wrzucimy. Tak jest. Wrzucimy sobie tutaj. O, patyki. Przecież mamy mnóstwo patyków. Niech tu też leżą. Słoma. Słomy, tak, bo nazbierałem jak szalony. Będzie na następny dom. Pióra, kamienie oczywiście też wrzucimy. Futro. Rolatki owsiane. Kurczę, 55 żywności. Też je tutaj wrzucimy. Mamy jedno pieczone mięsko, mamy jabłka, mamy smardzę. Dobra, to nam powinno wystarczyć. Nie umrzemy raczej z głodu, mi się wydaje. Ale mimo wszystko... myślę, że tych włóczni bym potrzebował więcej. Bo 10 to jest trochę mało. Trochę nas może zabraknąć, jeśli trafimy na coś większego. Bo raczej jeśli nie uda mi się ubić żubra za pierwszym razem, to nie chciałbym próbować go zadźgać nożem. O, proszę, nowy poziom wydobycia. Wspaniale. Wydobycie. Zobaczmy, co tu mamy. Tu też o 5% więcej punktów umiejętności z aktywności wydobywczych. Ja myślę, że na początku... O proszę, 5% szans na znalezienie skarbów w złożach gliny. Kurde, panie kierowniku. Pozwala na odzyskanie połowy zasobu podczas niszczenia modułów budynków, ogrodzeń i innych konstrukcji. No to na razie nam nie grozi. Myślę, że damy... po prostu my byśmy chcieli szybciej... szybciej skillować, co nie? Trafię w to drzewo. Dobra, ubijemy tego świra. O, proszę bardzo. Kłada na dachu. No okej. Powiedzmy, że to kupuję. Dobrze nam się domek nie zawalił. Zresztą nie może, tak? No akurat takiej fizyki póki co nie uwzględniono w grze. Szkoda, nie szkoda, nie wiem. Chociaż na przykład grając w Valheim udało mi się zginąć po prostu przygniesione drzewem, także zburzyć sobie dom. Też tak można. Dobra. Ile ja mogę jeszcze zrobić? 5, tak? Proszę bardzo, stwórzmy jeszcze 5. I myślę, że 15 włóczni powinno nam na jakiś czas wystarczyć. Albo na ubicie jakiegoś grubszego zwierza, o ile w ogóle na coś takiego trafimy. Bo trochę będzie trzeba pobiegać. Czasem jest tak, że jest sarna na sarnie, koło sarny sarną poganiana. No a czasem jest sroga lipa, nie? Jest włócznia, dobra. Panie zając. A, pan zając uciekasz, tak? Nie, jesteś tam, dobra. Chyt mu! Kurde! Znowu źle wymierzyłem. Ale czemu mi od razu nie przypisuje tej już zużytej włóczni? Właśnie, bo później jest... milion włóczni macie w tym... milion włóczni macie w ekwipunku. To jest porozkładane, tak? Bo tam ma 25, tam ma 75, tam ma 50 i tak dalej, nie? O, tam jesteś, panie zając. Panie zając, ja... O, nawet pan, dwa pane zający. Dobra, rzućmy wyżej, może się uda. O Boże. Nie wiem w ogóle w co. Ale na pewno nie w zająca.
Czy jest to włócznia? Nie, no już się zniszczyła. No tak by miało być. Dobra, idźmy zapolować na coś większego, bo z tymi zającami to mi kompletnie nie idzie. Nie trzeba rozejrzeć. W lesie zazwyczaj są sarny. Tak jest. Może być wilk, może być żubr, może być nawet niedźwiedź. Tu jest płotek na przykład, tak? Aha, no bo tu jest droga. Później można... Później można wykupić umiejętność, że ten tryb inspekcji pozwala wam na właśnie tropienie zwierząt. Też nie głupia sprawa. Są bardziej widoczne. Bo gdyby nie to, że sarny potrafią po prostu hałasować, tak? Kwiczą tam sobie coś, szczekają, czy co tam robią sarny, to no to byście ich nie zobaczyli, nie? Pełne full maskowanie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie ja idę? Tutaj idę. Dobra, sprawdzimy ten las. I kompletnie tak wiecie, patrzycie sobie po lesie, o, to widzicie te bestyje tam? Tam jest pani sarna i można się skradać. O, i tam jest pan jelon. W ogóle przyspieszenie jeleni tu jest mega, nie? To jest turbo jeleń. Możecie się skradać. Jest to bardzo pomocne, żeby mu wypiąć z bliska, bo tak jak mówię, o ile z łuku już później się lepiej jakby można się dostosować do tego strzelania, to te włócznie, nie wiem, ja nie do końca ogarniam. Wydawałoby się, że dobrze, że celuje nad jego głową. Chyc mu wryło. No i on teraz będzie ganiał sobie z tą włócznią w pysku, tak? Odbiegnie sobie kawałek i będzie go można killim. Killim bardziej. Dobra, on uciekł tam. Pani łanio. I na przykład ta łania postanowiła, że ona gardzi w ogóle w tym momencie mną. Jest przebita na wylot dwiema włóczniami i no. I tak to wygląda. Najlepiej byłoby trafić w łepetynę, tak? Właśnie, jak włączycie ten tryb inspekcji, to już wcześniej mówiłem, widać te właśnie drewniane włócznie, ale nawet te, które są wbite w zwierzaki. To też jest spoko. Przynajmniej wiecie, w którą stronę cwaniaki uciekły. Dobra, zaraz mu tu sprzedam jednego bodziola. O, włócznia została w drzewie. Niby go sieknąłem, ale włócznia wbiła się w drzewo. Zaraz ją weźmiemy. Dobra, tam jest pani Łania. Pani Łania w ogóle mną wzgardziła, ona wyśmiała pierwszą moją włócznię. Nie wiem dlaczego, postanowiła jednak nie uciekać. Noż, kurde wafel, ty widzicie to? Ona za chwilę odleci i po prostu... Albo skrzydła będzie miała, nie? Dobra, czy ja ją trafię na przykład z daleka? O Jezu, no tak, tak to na pewno, nie? Może mówicie, że trochę niżej. Zrobiłem jej lewatywę tą włócznią i dalej nic, nie? Really? No, w końcu. Pancerne dupsko, nie? 6 włóczni i... Masakra. Wielki szaszłyk, nie? Dobra, widzę, że pan jeleń też pogardził w ogóle mną w tym momencie. Nie wiem, pewnie... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś glitch czy coś. Że on nie ucieka w tym momencie, albo nie wiem, albo jest tak bardzo ranny. Dobra, możemy go skurować i odzyskamy też, wydaje mi się, włócznie. Bo ich nie trzeba wyjmować, one się... Tak jest, one wpadają z powrotem do ekwipunku właśnie po oskurowaniu... oskurowaniu takich jelonów. Ogólnie zwierzaków, tak? Patrzcie, tak naszprycowana tymi włóczniami, że... A, mega, nie? Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze mi chyba... O, właśnie. To mi jakoś tutaj wysłałem na księżyc. Dobrze, dwa jelony mamy upolowane. Wspaniale. Wspaniale, wręcz fantastycznie bym powiedział. Z tych jelonów myśmy dostali... O, właśnie, skórę żeśmy dostali z jelonów. Całe 6 skór, które też się bardzo później przydadzą. I oczywiście mięsko. Tak jest, mięsko będzie można usmażyć, więc nie umrzemy z głodu. A co do umierania, to widzę, że mi się trochę jakby woda kończy. Znaczy, jestem spragniony. O, tu są jagody. Jagody sobie pozbieramy w następnym sezonie, bo będą już dojrzałe. Teraz są zielone, przez lato będą dojrzałe. I oczywiście możemy je zjeść też.
też opcja, żeby się nie przekręcić z głodu. Kurde, no ja bym tego, to rzemiosło jednak podbił. Myślę, że będę musiał nacinać drzew i zrobić więcej tych włóczni. Tak jest. Więcej tych włóczni zrobić, żeby mi rzemiosło podskoczyło, żebym mógł właśnie postawić sobie warsztat. Tak, to uczynimy. O, tam jest kłoda, proszę bardzo, jak ładnie leży. Nie wiem, czemu jej nie zauważyłem, albo przedtem na nią patrzyłem i zapomniałem o niej. Może być. Dobra, wrzućmy tak. Zróbmy to w ten sposób, że powrzucamy ten mój cały sprzęt do polowania. Tak jest, cały oczywiście. Co mi tu jeszcze? Tak, mięsko. Na razie mięska nie potrzebujemy. Smardzę też tu wrzucimy. Patyki też tu wrzucimy. Dobra, i możemy, tak, siekierę. Ja mam kamienną siekierę przy sobie, ale ona się za chwilę zepsuje. To dobrze będzie jeszcze jakąś stworzyć. Do czego potrzebujemy oczywiście kamienia. Albo nawet i dwóch. O, proszę bardzo. Pułapka się też niszczy, tak? Dobra, mamy futro i mamy mięso. Super, proszę ją uzbroić. Genialna pułapka po prostu. Okej, okay. Proszę mnie tu siekierę pokazać. Aha, 10 patyków. Tak, dobra, to jeszcze 4 patyki musimy sobie tutaj dziabnąć. O, mamy 10 patyków, super. Jeszcze jedną siekierę sobie mykniemy i zetniemy jeszcze kilka drzew. Jest siekiera, pewnie, że tak. Halo? No. A, jeszcze cię nie mogę ciachnąć, no to dobra. Hyc. Bez patyku. I hyc, same kłody. Bardzo ładnie. A, 3 kłody. No coś by tu jeszcze było trzeba ściąć. No więcej, bo ja przedtem zrobiłem ile? 10 tych włóczni. I podskoczyło mi o 27. Chyba jakoś tak, no. No to trochę więcej ich będzie tu trzeba na pewno pościnać. Tych drzew, więcej tych włóczni zrobić. O, siekiera się zepsuła i jak się coś psuje, to po prostu znika. Nie ma naprawiania. Dobra, zbierzemy sobie to. Wszystko. Ile mamy? 7 kłód. Dobra, co? O, tu jeszcze były, tak. Właśnie, poza roślinami jadalnymi można jeszcze zebrać babkę lekarską. Gdzieś mi tu przed chwilą nawet mignęła. Kompletnie nie wiem, która to jest ta zielenina tutaj na ziemi. Bo teraz jej nie widzę. Później w umiejętnościach można też wykupić taki perk, który nam pomoże w wyszukiwaniu właśnie i grzybów i wszelkich roślinek. A babka lekarska nas po prostu leczy. O, chyba bodajże 10% maksymalnego zdrowia. Także też dobrze jest to brać na dłuższe wyprawy gdzieś w góry. Jakby was wilki poszarpały i tak dalej. Bo to się może po prostu źle skończyć. Dobra, wytwórzmy te... Tak jest. 10. 10 włóczni możemy zrobić. Jedziemy z tymi włóczniami. No, tak jak mówię, babki lekarskie dobrze jest wziąć ze sobą na wyprawy w góry, jak chcecie polować na wilki, dziki, na wilki tym bardziej, tak, bo one na pewno do was mogą zdążyć dobiec i mogą was chcieć zjeść, a to bardzo boli, więc te babki naprawdę się przydadzą. No i tak samo się to ma do panów niedźwiedziów. Niedźwiedzie to też hardkory, z nimi się trochę ciężko walczy. No i też potrafią ukąsić. Więc ta babka lekarska w plecaczku jak najbardziej. O, proszę bardzo. I mamy nowy poziom rzemiosła. Jak mi się to podoba. Tak jest. Tak jest. Super, fantastycznie. Tak jest. Ja bym chciał, tak jak i poprzednio, zwiększyć sobie zdobywanie tych punktów umiejętności. No i teraz, jeśli dobrze mnie się wydaje, budynki, rzemiosło, proszę bardzo. Kurde.
Technologia. No oczywiście, że tak. Rzemiosło. No właśnie. Tu to było. Rzemiosło, mamy tutaj punkty technologii, a ja się patrzyłem na umiejętności, nie wiem, no. Pure genius. Tak jest, i musimy te 10 punktów ogarnąć, tak? Żeby w ogóle te warsztaty ogarnąć. Dobra, mamy 6,6 punkta, tak? Tego rzemiosła. 6,6. Nie wiem właśnie, ile stworzenie jednej włóczni daje tej technologii. Zaraz zobaczymy. Dobra, proszę się przewrócić i zaraz to tutaj sprawdzimy, jak to wygląda. Bo kompletnie nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Jakoś specjalnie nigdy na to nie zwracałem uwagi. Wiecie, o co chodzi. Zawsze się łaziło, zbierało coś tam i wszystko się robiło jakby samo w trakcie. O, tu jest jeszcze jeden, tak? Dobra. Zresztą pozbieramy tego świerka. I będzie można przeprowadzić badania z najwyższej półki. Jak to wygląda, jak te punkty technologii rosną, w jakim tempie w ogóle. Przy tworzeniu... no choćby tych włóczni. O, już jesteśmy lekko obciążeni. I pić mi się chce, proszę bardzo. Dobra, podejdźmy do rzeki. Luźnijmy nieco. Hyc, proszę bardzo, fajnie jest. Dobra. Chcieliśmy sprawdzić, tak? Mam 6,6 punkta technologii rzemiosła, tak? Dobra, no to sprawdzamy. Zrobimy sobie włócznia drewniana sztuk 1. Jak to przełożyło się na technologię? 0,2 punktu na jedną włócznię. Czyli 10 włóczni to jest 2 punkty. No trochę ich jeszcze będę musiał naklepać tych włóczni, żeby to... Znaczy włócznie, no, mogłoby być właściwie cokolwiek, tak? Można by było tworzyć, chociaż te włócznie się bardziej się przydadzą, tak? Jak mówię, do polowania jak najbardziej. Dobrze, więc tak to wygląda. Stwórzmy resztę tych włóczni. Jeszcze 5 mogę stworzyć, więc to będzie 1 punkt, tak? Teraz mam 6,8, czyli powinno być 7,8, jak stworzę te 5 włóczni. Zobaczymy. Aha, bo niosę za dużo. No za chwilę nie będę niósł za dużo. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówię, te włócznie na pewno się przydadzą do polowania, jak się wybiorę na jakieś żubry i inne takie. Ja wiem, że one tu w pobliskich lasach właśnie chadzają. No i tak jak mówiłem, 7,8 punkta, czyli 1 punkt wpadł za 5 włóczni. Dobra. No i tak też zrobię. Później posiadam więcej tych drzew, dobiję do tego rzemiosła na wyżej. Ale dobrze, moi drodzy, taki oto prolog z Medieval Dynasty, tak? Jest pierwszy odcinek, może i ostatni, może nie, zobaczymy. Jeśli wam się to spodoba, to jak najbardziej zrobię z tego serię i będę to kontynuował. Rozgrywkę właśnie Racimirem w Medieval Dynasty, zakładanie swojej własnej średniowiecznej wioski. Od Kmiotka do Sołtysa Wielkiego Pana i tak dalej, tak? Tak to wygląda. Tak jak wcześniej mówiłem, uważam, że gra jest naprawdę bardzo interesująca, bardzo ciekawa i dla ostrych ogrywaczy, jak i dla casualowych graczy też. Więc polecam to każdemu. Tym bardziej, że cena też nie jest wygórowana. Na Enebie można to wyhaczyć już za parę groszy, można by rzec. Także, moi drodzy, ode mnie w tym odcinku to byłoby na tyle. Dajcie znać, czy film wam się w ogóle podobał. Zostawcie jakiś komentarz, oczywiście subek i łapka mile widziane. I dajcie znać, czy chcecie, żebym dalej kontynuował, żebym zrobił z tego serię. Także do zobaczyska, trzymajcie się, hej!